Wielki Czwartek, święto wszystkich kapłanów, święto ustanowienia stanu kapłańskiego wszystkim naszym księżom i księżyskom. Kłaniamy się, dziękujemy najserdeczniej za ich posługę, najpokorniej prosimy o to, by ją kontynuowali mimo niesprzyjających tak często okoliczności, by nie dali się zastraszyć byle komu. Nasze skromne siły oddajemy do ich dyspozycji. Gdybyśmy my, świeccy grzesznicy, mogli się na cokolwiek przydać naszym kapłanom, jesteśmy. Jesteśmy, wystarczy wezwać. A czasem i bez wezwania, jak wiadomo, stawiamy się, kiedy jest potrzeba obrony. Obrony stanu kapłańskiego, obrony naszych kościołów, obrony naszej tradycji. W dwie strony zatem kieruję te słowa. W stronę władz, słowa potępienia, stanowczego potępienia i protestu wobec uzurpacji. Wara wam od Wielkiej Nocy w roku 2021 i aż do końca świata. Wara wam, nie wasze to sprawy, nie ma takiego prawa, nie ma ani w granicach zdrowego rozsądku, ani w granicach prawa pisanego, ustawowego, nie ma takich praw, które by wam pozwalały popełniać taką uzurpację i w sposób tak perfidny niszczyć, powtarzam, podstawy naszej cywilizacji. A w stronę kapłanów dzięki serdeczne, prośby, by nas nie zostawiali sam na sam z władzą świecką, prośby pokorne wobec władzy duchownej, by nas broniła przed uzurpacjami władzy świeckiej. Prośby i nadzieja, że obudzi się w stanie kapłańskim i w hierarchii katolickiej duch świętego patrona Polski, biskupa Stanisława, bo przecież właśnie i to należy do zasad naszej cywilizacji, poszanowanie tego kardynalnego rozróżnienia. Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. I nie wolno tolerować pod żadnym pozorem, pod żadnymi pretekstami naruszania tej subtelnej, ale przecież wyrazistej, czytelnej granicy między domeną władzy świeckiej i domeną władzy duchownej. Nawet jeśli ze strony władzy duchownej zdarzają się przypadki zapomnienia o tej zasadzie i przyzwolenia na tę uzurpację. Wszystkim rzeszowianom, wszystkim rodakom, bliźnim, znajomym, nieznajomym, przyjaciołom, nieprzyjaciołom na te święta życzę ja wraz z moimi współpracownikami wszystkiego dobrego, zdrowia na ciele, duszy i umyśle. Życzę nam wszystkim, żebyśmy i my zmartwychwstali, żebyśmy się podnieśli, szanowni państwo, z tego dna upadku, na które spycha nas nasza własna władza. Żebyśmy się podnieśli duchowo, religijnie, ale też i cywilizacyjnie, politycznie, materialnie. Żebyśmy się nie dali, szanowni państwo, skasować jako naród cywilizowany, tak jak władza warszawska do spółki z innymi usiłuje skasować nam święta wielkanocne. Mam nadzieję, że to ostatni taki moment, że to się już nie powtórzy, że nie śmie władza wyciągać ręki dalej jeszcze i głębiej po polską majętność, ale także po polską duchowość. Mam nadzieję, że już kolejne święta,
Boże Ciało od na przykład w tym roku będziemy świętować przykładnie, jak należy, niezastraszeni przez terror propagandy poprawności politycznej, którym władza świecka w tak bezczelny i bezwzględny sposób niszczy to, co dla nas najdroższe, najcenniejsze, co, raz jeszcze powtórzę, należy do sfery nie tylko naszych praw, wolności, przyjemności, ale należy do sfery naszych obowiązków katolickich i polskich. Błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego. Wesołego Alleluja. Już dziś mówię, chociaż to dopiero za dni kilka. I do zobaczenia, mam nadzieję, w innym Rzeszowie, w innej Polsce po Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że ta wiosenna aura będzie też zwiastunem odnowy i powrotu do zasad cywilizowanych, do praw i wolności. Tak podstępnie, perfidnie i bezwzględnie naruszanych i kwestionowanych w minionym roku. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.